Mateusz Kaniowski, razem ze mną Dis. Siemanko, dzień dobry, witam. Jak się tutaj czujesz? Spoko, i powiem ci, że myślałem, że będę miał większą spinę, ale jakoś tak się wyluzowałem w trasie i tutaj, że jest totalnie spoko. A żeby nie było, nie paliłem nic za budą. Serio nie. Nie żałujesz, że dopiero teraz? A nie na przykład 2 lata temu na fejmie? Wiesz co? Nie wiem, czy 2 lata temu byłem na to mentalnie gotowy. Nie wiem w sumie nawet, czy teraz jestem, ale na pewno jestem teraz bardziej niż 2 lata temu, bo ostatnie 2-3 lata to było dużo pracy nad samym sobą, nad głową, nad kontentem, nad zmianą środowiska. I teraz na pewno jest mi dużo łatwiej podejmować takie decyzje, żeby wiesz, stanąć do walki i jakoś tam układać sobie myśli. Wiesz, pytam o to nie bez powodu, po prostu pamiętam, jak jesteś ogłoszony i wiele osób pisało, że to jest 2-3 lata za późno. Wiesz co, ja od zawsze... Myślę, że 2-3 lata temu to byłaby prawdziwa bomba, tak zostaje zapowiedziane, że to będzie bomba, a że teraz to już jest za późno. Oczywiście ty możesz to jeszcze wszystko odbić i pokazać, że wcale nie, ale jestem ciekawy, czy też masz takie zdanie jak publika, czy raczej uważasz, że oni się mylą? To znaczy, ja uważam, że rynek freak fightów może nie jest jeszcze przesycony, ale zaczyna się przesycać i będzie przesycał się coraz bardziej, bo taka jest tendencja. Jest coraz więcej influencerów, którzy chcą walczyć, jest coraz więcej federacji i wyjście każdej nowej twarzy przestaje być czymkolwiek dziwnym. Więc ja się nie dziwię ludziom, że tak mówią, bo jakby no to nie jest zaskoczenie, że ja w końcu się biję, no nie? Więc ja kumam opinię. Twoja walka z Ksajo te 2-3 lata temu to byłoby coś, na czym mógłbyś zarobić ogromne pieniądze. W sumie to nie wiem, czy nie największe w polskim freak fighta. A ja mu wtedy proponowałem i powiedziałem nawet, że za darmo mogę się z nim bić, bo wtedy czułem do niego dużo złej krwi. No ale tam od tamtego momentu zawiesiliśmy nasze stosunki i gdzieś tam ani publicznie, ani prywatnie ze sobą nie komunikujemy. Okej, ale to co, w ogóle nie unikasz tego tematu w życiu, czy po prostu... Jak co, że macie taki pokój, jak kiedyś na wojnie? Nie, wiesz co, nie wiem, czy ty pamiętasz tą sytuację, ale tam finalnie padła taka konkluzja, że mamy gentleman's agreement, że każdy z nas sobie idzie w swoją stronę, nie jesteśmy sobie wzajemnie w życiu do niczego potrzebni. No i ja się mocno tego trzymam i jest mi z tym bardzo dobrze. Okej, i teraz nagle Heilig mówi, panowie, walczycie ze sobą, dostajecie po 500 000 na głowę. No, w sensie, nie widzę powodu, dla którego miałbym odmówić, ale nie widzę powodu, dla którego miałbym naciskać. Więc jakby... Nie ciekawe, czy ten traktat pokojowy przestałby istnieć wtedy. On został kilkukroć naruszony, nie po mojej stronie, nie żebym wypominał, ale no tak było. Ale... chodzi ci o to, żebyśmy sztucznie poddymiali? Nie, czy po prostu byście odpuścili swoją gentleman agreement i byście mogli walczyć? Czy ty byś mógł? Bo nie wiem, co Ksaj o tym sądzi. A można walczyć bez konfliktu? To jest legalne? Czy trzeba zawsze tak wyjść? Pasza, owca, Lexi, Fagata, co się przed chwilą dowiedziałem. Dużo tego jest. No to masz swoją odpowiedź na pytanie. Czyli mógłbyś? No. Nie czułbyś złej krwi? Znaczy tak, w momencie kiedy walczysz, wydaje mi się, że gdzieś tam dobrze jest czuć trochę złej krwi do przeciwnika i przypomnieć sobie jakieś nawet najmniejsze pstryczki, jakie się od niego dostało, żeby mieć większą sportową motywację, co nie? Że wydaje mi się, że to dobrze wpływa na mindset. Na ten moment nie czuję do gościa złej krwi i na pewno nie starałbym się jakoś sam siebie do tego popychać. Pamiętam, że jak zostałeś ogłoszony, to jakoś tak między wierszami, chociaż nie chcę pomylić, więc sorry Japczan, my się akurat lubimy, więc wybaczę, ale miałem wrażenie, że kiedy go pytano o walkę chyba właśnie z tobą, to on tak to powiedział, że jest jedna osoba, z którą nigdy by nie zawalczył. Ja nie zrozumiałem, o co mu chodziło w wywiadzie, ale wszyscy w komentarzach pisali, że chodziło o ciebie. Myślisz, że to tak wyglądało? Nie wiem, no nie siedzę w jego głowie, ciężko mi odpowiadać za niego. Że jest tylko jedna osoba, z którą by nie zawalczył za żadne pieniądze. Mógłbyś... Żeby temu komuś nie robić rozgłosu i tak dalej. Aha, żeby nie robić rozgłosu, nie, no bo myślałem już, że na przykład Mariusz Puzianowski, bo to kawał silnego chłopa, ja na przykład z Mariuszem też bym nie zawalczył za żadne pieniądze. Nie, za żadne pieniądze. Dlaczego? Szybko byś biegał wokół oktagonu. Musiałbym bardzo szybko biegać, no ale nie wiem, czy aż tak szybko biegam. Nie, z Mariuszem nie, z Mariuszem chyba bym się bał trochę. Ale właśnie z tymi ludźmi od Ksaju, czyli na przykład z Japczanem, ty masz zły kontakt, czy wszystko jest neutralne? Wiesz co, ja tego typa tak na dobrą sprawę nie znam. Japczana. Znaczy ja wiem, kim on jest, ale ja nigdy nie miałem z nim osobistej styczności. Nie wydaje mi się, żebym zrobił mu kiedykolwiek jakąkolwiek krzywdę. Nie wypowiadam się na jego temat tak długo, jak on nie wypowiada się na mój. W sumie, nie wiem, jemu się chyba tam kilka razy zdarzyło. I najśmieszniejsze jest to, że w momencie, kiedy ja odpowiedziałem na coś, co on powiedział, ja zostałem okrzyknięty atencjuszem. Więc nie wiem, czy jest sens ruszać w ogóle ten temat w takim układzie. Okej, a czy gdybyś dostał taką propozycję, to walczyłbyś z nim? Wiesz co, nie wiem, musiałbym się zastanowić. Generalnie Japczan ma chyba sporo więcej centymetrów ode mnie i trochę więcej kilo. Oj, to powiem ci, że mężczyźni rzadko się do czegoś takiego przyznają. A tak to nie wiem, w sensie, mówię, że się dobrze znacie, tak? Nie aż tak, stary. W
przyjaźń nie na tym polega, ale to wiesz, to z czasem. Okej. Nie, miałem na myśli to oczywiście, że jest wyższy ode mnie i trochę więcej kilogramów walczy. Jakbyśmy zrobili jakiś rozsądny limit? Myślę, że jest to do zrobienia. Czy mam na to ciśnienie? Nie mam na to ciśnienia. Na pewno bić się z cięższym jest ciężko i całkiem niewykluczone, że po walce z Zonym mogę trochę zmienić zdanie, nie? Bo Zony też jest parę kilo cięższy i mogę sobie... No właśnie, jakie są twoje warunki fizyczne dokładnie? Jakie są moje warunki? A kiedy ten materiał leci, to leci po kontwie? Teraz. A... Za 5 minut. Za 5 minut? No dobra, miałem to zdradzić na kontwie, ale niech będzie. Pierwszy raz u ciebie na wywiadzie. Dziękuję. To się zbiegnie z czasem. Moje warunki fizyczne są takie, że ja szykowałem się do walki w 7,7. I przed świętami ważyłem 77,2 kg. Moją najwyższą wagą w życiu było 114. Więc jest delikatny przestrzał, no nie? No ale nikt z 7,7 nie chciał za bardzo ze mną walczyć. Z debiutantów, bo ja też prosiłem o walkę z debiutantem, no bo tak jak chyba przed chwilą rozmawialiśmy, nigdy nie wiesz, jak zagra ci Bania w walce i możesz być mistrzem kutarate, judo i tak dalej, ale wiesz, wchodzisz do klatki i nagle cię ścina, nie? Więc zależało mi na tym, żeby i miał pierwszą walkę i przeciwnik i żeby był w tej samej kategorii. Nie udało się tego zrobić, więc walczę z Zonym, który tak naprawdę w tamtym momencie, kiedy zgadzałem się na walkę, nie wiem ile teraz waży i nie chcę mówić za niego, w tamtym momencie, z tego co mi mówili włodarze, ważył 85,6 kilo. To teraz sobie policz, 86, a 77... Nie no, to jest ogromna dysproporcja w sportach walki, każdy kilogram. No to było 9, ale umówiliśmy się, że spotykamy się na 8,2. No i mam nadzieję, że nam się uda spotkać bez jakichś hydrolic i tak dalej, no bo jednak ta wyjściowa waga, ta wyjściowa różnica jest zbyt duża. Więc może nam się uda gdzieś to tak ograć. Znaczy pewnie będę parę kilo lżejszy, ja się z tym liczę. Ale widzę, że sylwetka jest taka już wysportowana. A, no wiesz, tam... Długo trenujesz? Casualowo trenowałem troszeczkę dłużej. Nie, no poczekaj, po polsku rozmawiamy, do Polski. Okazjonalnie? Strasznie głupie słowo na trening. Piknikowo. Nie, bo piknik to też jest makaronizm. Okazjonalnie zdarzało mi się trenować od ponad roku do momentu okresu przygotowawczego, a w okresie przygotowawczym jestem od końcówki sierpnia. Mój okres przygotowawczy zaczął mocny obóz sportowy, na który pojechałem z trenerami i z zawodnikami. W sensie, no byłem jedynym pajacem na wyjeździe. No i było to dla mnie bardzo ciężkie. I od tego momentu, od czasu obozu już żaden trening mi nie straszny, bo już wszystko inne chill. Czyli jakby podsumować, ile jednostek treningowych mógłbyś przerobić w życiu? Nie wiem ile w życiu. Mogę ci powiedzieć, że od ostatnich... od sierpnia, końcówka sierpnia to jest ile? Teraz 4 miesiące? 4... Końcówka sierpnia, czyli wrzesień, październik, listopad, grudzień. No to od 4 miesięcy robię dwa treningi, znaczy mam dwa okna treningowe dziennie, ale nieraz robimy też jednostki podwójne, poza piątkami popołudniem, no bo jeszcze nagrywam YouTube'a full time, więc muszę mieć trochę czasu na regenerację, bo w sobotę znowu mam kilkanaście godzin nagrań. To wyobraź sobie, że zadupczasz od poniedziałku do piątku na macie, pomiędzy treningami robię jeszcze, przygotowywuję sobie content na YouTube'a, czyli wiesz, robię research, zbieram gadżety i tak dalej, a w sobotę jeszcze mam kilkanaście godzin nagrań, tak naprawdę na odpoczynek zostaje mi niedziela, o ile na niedzielę mi nic nie spadnie. Moja doba w tym momencie trwa kilkanaście godzin. To nie jest łatwo. Nie jest łatwo i to jest zdecydowanie najbardziej intensywny okres w moim życiu, ale wierzę w to, że nagroda będzie duża i że będzie fajnie. Chodzi o pieniądze, czy chodzi o dobry odbiór ludzi? Chodzi o zebranie plonu z mojej ciężkiej pracy i nie mówię tutaj o samej walce, chociaż jest to na pewno ważna część. Mówię tutaj o ruszeniu nowego projektu OX, który rusza na przełomie stycznia i lutego. Na ten moment nie mogę o nim powiedzieć więcej, bo no, taką mamy narrację, tego się trzymamy. Chcę, żeby została to troszeczkę niespodzianka. Chodzi o przeprowadzkę, bo też się przeprowadzam. No i obie, że łączenie kanału, trenowania i wszystkiego naraz, nie? Jakby pracuję na coś i wydaje mi się, że razem z końcem walki te wszystkie rzeczy zaczną się zbierać do kupy. Znałem mnie jedna rzecz, ja mam, z tego co wiem, to ty masz dystans już do tego wszystkiego. Mówię o komentarzach. Jestem ciekawy tylko jednej rzeczy. Czy podczas walki, a właściwie to się z tego spodziewam, zawsze widzieć to w komentarzach, w napisach, czy ludzie nie będą skandować tego, o czym myślę? W sensie, że JD. Wiesz co? Myślałem, że tak będzie w momencie, kiedy wchodziłem ogłosić moją walkę po High League 1. I tak naprawdę co najbardziej mnie zbiło z tropu i ścięło, to było to, że ludzie zaczęli klaskać i się cieszyli. I to było... Wy co jest, kurwa? Nie tego się spodziewałem! I wiesz, i mnie to strasznie zbiło z tropu. I teraz tak naprawdę nie wiem, jak to będzie. Czy będzie bardziej do przodu, czy do tyłu, czy bardziej na moją korzyść, czy bardziej na moją niekorzyść. Ale co by się nie działo, muszę się skupić na celu, muszę się skupić na zrobieniu zajebistej walki, bo to obiecałem ludziom w momencie ogłoszenia. Obiecałem, że dam im dobry performance, że zaangażuję się mocno w przygotowania i tak też robię. Mimo tego, że łączę wiele rzeczy naraz, to naprawdę daję z siebie ciul na tych treningach. Myślę, że ty powinieneś to ewentualnie traktować jako doping. Jako doping. Wiesz, gadałem o tym przed chwilą tutaj właśnie z jednym z widzów, że bo on zadał mi to samo pytanie. I co, jak ja się poczuję, jak ja usłyszę, że ludzie tam skandują jakieś rzeczy przeciwko mnie, jakieś oddaje i tak dalej.
U mnie to jest tak, że smutek szybko przeradzam w złość, a złość w ciężką pracę, więc myślę, że zanim zdążę dojść do oktagonu, to już zmieni się w ciężką pracę i taką mam nadzieję, na to się nastawiam w najgorszym scenariuszu. Oczywiście jest też szansa, że ludzie przywitają mnie fajnie. Jest to w moim rodzinnym mieście, w Krakowie. Będzie tam masa moich znajomych i będę skupiał się na tym, żeby to ich słyszeć i na tym, żeby wygrać walkę. Jasne. Dziękuję Ci za wywiad i widzimy się na następnych konferencjach. Dziękuję bardzo i dziękuję Wam za oglądanie.